Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Chciałbym porozmawiać o uprawie mojego ulubionego warzywa, czyli ogórków gruntowych. No bo teraz będą popełniane błędy przy wysiewie wprost do gruntu i przesadzeniu. Powiem też o kilku błędach podczas samej uprawy, dalszej uprawy. Posłuchajcie i wszystkiego o uprawie ogórków gruntowych dowiecie się z mojej książki Jak uprawiać warzywa. Serdecznie zapraszam do zakupu, no teraz są bardzo dobre promocje. Mam też planer warzywnika. Obie książki mają świetne opinie. Zapraszam na stronę infouprawa.pl i na Allegro. Powiem teraz tylko, że ten obraz sadzenia ogórków, który oglądacie w tej chwili, to nie jest z tego roku. U mnie dopiero ogórki są wsiane na rozsadę, a będę je sadził w okolicy połowy maja, no może 20 maja. Zobaczymy, jaka będzie pogoda. Zrobiłem już podobny filmik o błędach przy sadzeniu pomidorów i oczywiście nie będę omawiał każdego warzywa, no ale jednak ogórków nie mogę od, odpuścić, no bo co roku są te same błędy. Bardzo często są popełniane. I zwróćcie sobie teraz uwagę na termin sadzenia rozsad. I termin siewu wprost do gruntu. Przestrzegam Was przed wysiewem nasion wprost do gruntu, jak również przed, przed sadzeniem rozsady. Teraz jest bardzo ciepło i będzie to samo co niedawno: czyli posadzicie rozsadę i wam padnie, bo za około 10 dni będą przymrozki lub będzie na tyle chłodno, że ogórki nie wytrzymają. Ogórki polecam wysiewać w połowie maja, no może w okolicy 10 maja. Chodzi mi o wysiewy wprost do gruntu: no tak w okolicy 10 maja będzie można już ryzykować, chociaż szczerze mówiąc, to nas. No nas Spokojnie. Ogórki szybko rosną. Połowa maja będzie idealna. Co do sadzenia rozsady, to sam się niejednokrotnie łapałem na tym. To też popełniałem błąd, że posadziłem ją za szybko. 10-15 maja to bardzo częsty termin sadzenia ogórków. A bezpiecznie jest sadzić w okolicy 20 maja. No zobaczymy, jak to u mnie będzie, bo może zaryzykuję trochę wcześniej. Ale uważam, że zwykle takie wcześniejsze sadzenie jest błędem. I już Wam pokazywałem to niejednokrotnie, że te ogórki posadzone, załóżmy, 10 dni później przeganiały ze wzrostem te posadzone wcześniej. No, wiecie, posadziłem, nie wiem, 10 maja przyszły takie chłody, ten, no i te ogórki, no, już tak miały się gorzej. Właśnie Wam pokazuję. Nie tylko te sadzenie, ale też efekty. Posadzenia takiego, wiecie, że przyszły chłody, czy też właśnie z działania na rozsadę, no to akurat były moje, ale podobne dostałem niedawno, bo ktoś już akurat ogórki posadził, co jest według mnie bardzo ryzykowne. Może być dobrze, no ale z mojego doświadczenia wynika właśnie, że ogórki to nawet przez chłody mogą paść. Wiecie, 6 stopni i mają bardzo ciężko bez Przykrycia. Z przykryciem chłody wytrzymają. Co do przymrozków, to różnie tu bywa. Mogą wytrzymać przymrozki pod przykryciem, mogą tego nie wytrzymać, ale nawet jak wytrzymają, to to dla nich będzie bardzo duży szok, który znacząco spowolni ten początkowy wzrost. Później one wrócą do, no, do normy, o ile nie padną, no ale jednak no, to jest bardzo kiepskie i. No w teorii lepiej by było posadzić w okolicy tego 15-20 maja, zobaczymy jak to będzie, ale popatrzyłem sobie właśnie na prognozę i w okolicy właśnie 10 maja będą takie, takie chłodniejsze temperatury w wielu miejscach w Polsce, że będzie to właśnie 4-6 stopni, a to dla ogórków jak również dla arbuza to jest bardzo kiepsko. Ogórek i arbuz to są dwa warzywa, które według mnie najgorzej właśnie przetrzymają takie chłody, już nie mówiąc o przymrozkach. No, i teraz następne. Większość ogrodników bagatelizuje tak ważną czynność jak wybór odmiany. Ogórek gruntowy to jest wiele odmian, i są ogórki, które bardzo szybko zachorują. Z ogórkami jest takie coś, że wiecie, one sobie rosną, rosną i nagle padają. I dużo osób się dziwi, nie Wie, wiecie, one fajnie, fajnie jest wszystko ok, a tu pada. Bardzo często, właśnie przez moczniaka rzekomego, ale nie tylko. Są odmiany bardziej tolerancyjne wobec chorób, na przykład octopus Partner, a taki bardzo popularny śremski. No to co z tego, że początkowo ładnie rośnie, obficie plonuje, on daje bardzo dobre plony na, na początku. Jak zwykle, później szybko on pada. Jeśli macie rozsadę ogórka, to pamiętajcie o hartowaniu jej przed sadzeniem, przez stopniowe obniżanie temperatury i trochę mniej podlewając. Ta temperatura jest bardzo ważna, bo. No bo jeśli nie zahartujemy tych ogórków, no to one będą dużo bardziej narażone na, na te chłody i nawet przez chłody mogą zdecydowanie nawet paść. I słuchajcie, nie ma takiej opcji, że sobie porozdzielacie ogórki, bo część osób sieje gęście, a potem rozdziela te ogórki. Może się taka rozsada przyjąć, ale ogórek jest bardzo wrażliwy na uszkodzenie korzenia i może nawet przez to paść. A nawet jeśli nie padnie, to on wyraźnie straci na tym, na tym wzroście, on wyraźnie będzie gorzej, w szczególności na początku rósł. Wiadomo, że po posadzeniu zawsze to, to troszeczkę gorzej rośnie, wiecie, musi się przyjąć, ale to będzie zdecydowanie gorzej. No i błędem bardzo często spotykanym nie tylko w uprawie ogórków jest takie coś, że posadzimy, no i nie jesteśmy czujni. A ogórki mogą zjeść na przykład ślimaki, one je bardzo lubią, nie, nie tylko zresztą ogórki, bo na przykład też cukinie, więc warto obserwować nasze uprawy stale i reagować. Podlewanie uprawy jest bardzo istotne. Pamiętajcie, żeby nie podlewać ogórków bardzo zimną wodą, ponieważ po pierwsze może to negatywnie wpływać na same rośliny, ale też po drugie no może sprawić, że ten ogórek, ten owoc, Ogórka będzie niekształtny, będzie miał taki kształt klepsydry. Czasami też to wygląda tro, tro, troszeczkę inaczej. No i podlewajcie ogórki systematycznie. To, to, to też jest bardzo, ale to bardzo istotne. Nie powinno być tak, że nic nie, nie podlewacie. Ta gleba jest przesuszona, a potem nagle podlewacie dużą ilością wody. To jest bardzo niekorzystne. Jak na przykład z pomidorami jest tak, że, że zalecam je podlewać większą ilością wody, a rzadziej, tak tutaj w przypadku ogórków, jak również też choćby innych warzyw dyniowatych, to lepiej mniejsza ilość wody, a częściej. Trochę o tych błędach wspomniałem podczas siewu i podczas sadzenia uprawy. Teraz też wspomnę jeszcze o podstawowych informacjach na temat siewu, czy też sadzenia ogórków, bo to też jest bardzo istotne. Stanowisko najlepiej słoneczne. Na płócieniu będą jednak no, też niezłe plony. I polecam uprawę trzy w jednym, czyli uprawę trzech ogórków w jednym miejscu. Po prostu tak sobie wysiać trzy w jednym miejscu blisko siebie, czy też no, posadzić takie jak macie... Pojedynczo, no to według mnie takie trzy w jednym miejscu są dużo lepsze. I to sadzimy w rozstawie co 25-30 cm w rzędzie. Te trzy sztuki od następnych trzech sztuk 25-30 cm odstęp zostawiamy. I co 80-120 cm między rzędami. A pojedynczo można co 10-20 cm w rzędzie. Co 80-120 cm między rzędami. No ale tak jak już powiedziałem, polecam bardziej uprawę trzy w jednym. To dawam wam nieporównywalnie. Większe plony. Gleba żyzna, piaszczystoginiasta, próchnicza o pH 6 do 7. Pamiętajcie, że ogórki lubią w cudzysłowie sobie pojeść. Dajcie więc na przykład kompost, obornik. Może być też obornik granulowany. Nie żałujcie ogórkom. Bardzo ważne są regularne zbiory, szczególnie na początku uprawy. To jest też częsty błąd, że no, rosną sobie rosną, nie patrzymy tak aż tak, a to już jest takie duże. No, jak ogórki są małe, no, to to jest dla nich bardzo niekorzystne. No a jak ogórki są już takie wiecie, większe, to ja już sobie takie, takie większe ogóreczki zostawiam. To znaczy, no, jak krzaki są takie większe, to ja te. Ogóreczki zostawiam już większe, jak są, jak są krzaki rozrośnięte, bo wtedy no mo można zostawić te, te duże ogórki. Ale na początku to jest bardzo ważne, żeby zbierać ogórki regularnie. No bo ten regularny zbiór pozwoli nam na to, że będziemy mieli już pierwsze ogóreczki, mniejsze, no i też te krzaki będą się ładnie rozrastały, a nie że będą to małe krzaki mające już duże ogórki. Zbiory co dwa dni, a potem nawet codziennie. Dobre sąsiedztwo: Bazylia, Bób, Burak Ćwikłowy, Cebula, Czosnek, Fasola, Groch, Kalafior, Kalarepa, Kapusta, Kapusta Pekińska, Koper Ogrodowy, Kukurydza, Sałata, Seler, Słonecznik. Złe sąsiedztwo. Ziemniak. No i jak czegoś nie wymieniłem, to znaczy, że, że to jest po prostu sąsiedztwo neutralne i bez, bez problemu. Oczywiście z zastosowaniem odpowiedniego rozstawu. E, przykładowe choroby i szkodniki: drutowiec, kanciasta, plamistość, mączniak, mszyca, przędziorek, śmietka, wciornastek. No są na przykład odmiany, właśnie takie jak choćby oktopust. Dosyć odporne na mączniaka e, prawdziwego i tolerancyjne wobec mączniaka rzekomego. To jest bardzo duży plus, a są właśnie też takie. Chorowitki. I podczas uprawy obserwujcie swoje krzaki, to jest też bardzo ważne i reagujcie. Mogą się pojawiać różne niedobory pokarmowe i sytuacje stres, stresowe, że wiecie, tu jest niedobór azotu, tu jest tak, tu jest tak, i to różnie też wpływa na, na kształt ogórka. Też będę o tym wszystkim mówił. U mnie uprawa będzie po płocie i po płaskim. No już się wiecie, bardzo cieszę, bo uwielbiam uprawiać ogórki. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.